Wiedźmin, ale mam news, że co? Że Timber and Stone trafił na Steama? Serio? To muszę mieć chyba dostęp. To jest ciekawsza rzecz niż ten cały, jak się nazywało, Wiedźmin. Już, moment, odpalam moje tutaj pomocnicze narzędzia. Nie wierzę w to. Timber and Stone na Steamie, tak? Zobaczmy, jak nie będzie, to będzie... LOL. Matko Chrystusowa. Okej, jest na Steamie. Ja to powinien dostać. No dobrze, ciekawa wiadomość. Ale tymczasem, ktoś to pewnie ogląda dla Wiedźmina. Ja z moim czołowym tym przejściem. Więc co by tu zrobić? Zobaczmy, najprostsze zadanie w wykazie, żeby tylko w niech żyje sztuka. To zadanie główne. Faroe. Ołko za ołko. Seks z Marigold. Nic tu się nie wbiło. Dobra. Wróg publiczny brzmi jak coś totalnie łatwego. Z tego co rozumiem, tutaj gdzieś jest punkt teleportacji. No ale to... Tak, genialnie. Tutaj niedługo. O, i to jest ten punkt. No i zobaczmy. Mam nadzieję, że tam się wchodzi, strzela do tej wiedźmy. I tyle. Tak, ja tu byłem. To jest to, gdzie znalazłem jakiegoś... Zabiłem jakiegoś psa i... No co ty robisz? Co nie dasz rady zapisać? Ja nie, no... Przepraszam, to nie znoszę, jak gra mi wciska kit. Muszę czarno z nami pogadać. Że nie ma dźwięku z gry? Serio? Ja mam dźwięk z gry. Moment, zobaczmy, nie ma dźwięku z gry. Jak zrobię tak. I tak. Dźwięk powinien wrócić, a jak nie to trudno, będziecie mieć te podpisy. Może mamy, przeklikam ten dialog i zobaczę, co się dzieje, bo jakiś bezsens, ops świruje i nie mam zamiaru z nim walczyć w tym momencie. Dobra robota, oszczędziliście mi trochę czasu. Radzi jesteście. Okej. Okay. Nie no, coś się zrypał, ops się zrypał, bo mi podaje, że jest super dźwięk. Czas sprawdzić, czy
No, ja widzę, że nie ma. Jeszcze sprawdzę, co to się mogło zrąbać. Nie, no, ja dźwięk mam. Niestety. Kto? Ten zabijaka? Przyjdź. Wiedźmin. Wiedźmin, nie wiedźmin, za dwa pacierze będzie manieczny. Nie, no, dźwięk idzie przez mikrofon, no i dlatego jest takie jajo. Myślę, co z tym zrobić. To jest jakieś nisko-levelowe zadanie, dobra, jak rozumiem, że jest, to jest. Gdzieś tu musi być mechanizm otwierający drzwi. Jezu, kiedyś tu już byłem i nie znalazłem tego. Płytki. 40, okej. Okay. Odliczamy. Jeszcze tylko 530 punktów i witamy w nowym, lepszym świecie. Mam nadzieję, że to jest proste zadanie. Idealna kryjówka, jeśli jest się sobą. Nie będzie trochę trudniej się tu poruszać. Jesteś Garretem. W książce widziałeś w ciemnościach. Tutaj oczywiście muszę chodzić spodnim, jak debil. Coś tu jest, tak mi się wydaje, że mogłem spaść. A co to jest? Portale, świetnie. Na dodatek łowcy pewnie przy nich grzebali. Działa, kto by pomyślał. Nienawidzę portali, flaki się przewracają. Strzępiona na brzegu. To sobie pióro. Przepraszam. Może komentatorskie flow? Nie, dzisiaj muszę odpocząć. A raczej nic się nie będzie działo, to nie ma wyzwania w tym momencie już, z tego co rozumiem. Do pozbierać rzeczy pod tym potworku. Co zobaczyłeś? Aktywuj kryształ. Znak Art to jest który znak? Teraz powinno zadziałać. Udało się. Cofnij się! Nie podchodź! Schowaj to, bo się pokaleczysz. Zaraz, ty jesteś tym wiedźminem, którego król miał przysłać. Zgadza się. Za to ty chyba już pojąłeś, że tu nie jest zbyt bezpiecznie. Powinieneś zaczekać na górze, jak reszta. Mowy nie ma. Ci tchórze uciekli, jak tylko zjawiły się potwory, a ja jestem wart więcej. Poza tym wiem, że ma się tu zdarzyć coś ważnego. Dowiem się co i król Radowid na pewno mnie doceni. Dostanę awans, albo może nawet medal. Co takiego ma się tu wydarzyć? Tak dokładnie to nie wiem, ale natknąłem się na notatki Filipy Eilhart. Pisała o Idzie Emean, Margaricie Lozontil, Franceste Findaber i Fringilli Vigo. Na moje oko mają się tu spotkać. Myślisz, że Filipa ciągle tu jest? Bo ja wiem, niby przeszukaliśmy kilka pomieszczeń, ale tu jest mnóstwo zakamarków. Jakby chciała, to mogłaby się schować, szczególnie w postaci sowy. Dobra, wychodzimy stąd. Mówiłem już, nie ma mowy. Poza tym wyłamałem ogniwo przy teleporcie. Musimy zaczekać, aż po nas przyjdą. Nie przyjdą po nas. Oddaj mi kryształ, wyciągnę nas stąd. Tam są potwory. Obronię cię. A co, jak nie zdołasz?
Nie ma czasu na przepychanki. Oddawaj kryształ. Po moim trupie. Jak sobie życzysz. Co to? Załatwimy to szybko, szybciej. Albo boleśnie. Chcę go żywego! Tylko na tyle cię stać? O! Dobra, wystarczy. Oddam ci ten kryształ. Z drogi. Garrett. Listy miłosne? Piję twój ulubiony koktajl na tarasie przedłości ojca. Dobra. A jeszcze tu jest jakaś instrukcja obsługi do ludzi. Co to była ta Filipa? ABCD. Ej, no fajna laska. Przecież oni sobie... W książce sobie hodowali te brakujące części ciała. Filipa rzuciła jakąś kobietę dla Dijkstry. Rozumiem, to jest ten teleport. I trzeba tam coś wsadzić. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tu ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Ja się stąd nie ruszam. Jak chcesz. Mensa mi wykończy dzisiaj. No, gdzieś tu trzeba to wsadzić. I co? Ani opcji, ani nic. Umiesz kryształ w odpowiednim miejscu. Jak ja takich rzeczy nie znoszę. Co to znaczy w odpowiednim miejscu? Rozumiem, że w portalu. No to, czy to jest, tu są jakieś... Czy są te bzdurne ikonki, które nie działają? W sumie nie wiadomo, czemu służą.
teraz trzeba go jakoś uruchomić. Boże, nie chciałem. To mnie bijecie? Macie taki niski level. Kolejne pióro. Filipa raczej nie trzymała tych ptaków, tylko korzystała z polimorfii. Czy ten tekst się już nie pojawił? Okej. Kolejny nieaktywny portal. Brakuje ogniwa zasilającego. Może spodobało się na Karol. Okej, czy tam można zejść? Teoretycznie można. O, tunel. Ciekawe, dokąd prowadzi. Ej! Miałeś rzucić w nich to. To są korzenie. W sumie efekt portalu ładny. Najniższy poziom. O, 56. Zostało mi jakieś 400 punktów. Momencik. To jest tak szczęśliwy dzień? Tak, 460, 50, 64. Tego nie zbieram. To wziąłem odruchowo. Tego nie mogę, pewnie byłby super łup, gdyby się dało. Tu mogę zrobić tak. Bardzo dobre buty myśliwskie, bawełna, czyli te nigery
Wszystko się zgadza, prawda? Jakiś nisko levelowy ifryt. Nie mogło się robić bez strażnika. No założymy, że będzie groźny. Zapraszam. Co to tutaj siadło? Się zaciął w ścianie, to jest niestety przykre. Dla bezpieczeństwa Queen, który pęka, ciekawe czy on pęka. O, coś się zapaliło. Jakby powinien się do niego pokonać, czy to będzie odporny na ogień? Mi się wydaje, że nie. Czemu cię pali Gareth w ogóle? Sorry, mam po prostu ten... No nudzenie. Obrażenia... Tak, dzięki, bo tego kurwa nie widziałem, naprawdę. Obrażenia ogólne, doprawdy, ale prawym się strzela. No to nie mogło się obyć bez... Gdzie ty byłeś? Tak, gień robaku. No to go zarąbię, no wie. Coś mnie swędzi. Dobra. No to jest albo zbyt nudne, albo się nie da ich zniszczyć. No ten był totalnie jakiś taki zdamiony. Tyle, że tak, jeśli dobrze rozumiem... Co to jest? Co się tutaj dzieje z tym? O, natura zrobiła. My to rozpierdzielimy w sekundę. Co mnie skrzydło z dokowania? Jezu, nie pamiętasz? Grałem w to i z dokowaniem nie dało się grać. Chyba, że naprawili to lokowanie w końcu. Ale szczerze wątpię. Zatem to przyszedłem, przyszłem tędy, a tu było wyjście na górę. Czy jak to szło? Tak, tu było to. Ja to przecież, kurde, zapaliłem. Gra nie zapisuje postępu w zapalaniu. Aha, i to jest ten portal, przez który przyszłem. I co, jak wejdę w niego jeszcze raz,
To wracam, mimo że weszłem z drugiej strony. Okej, dobra. No to tyle, zacząłeś tutaj. No. Działa super, tak. Na jakim poziomie trudności? Łóżko, stół, kilka krzeseł. Skromnie, ale jednak wygląda jak mieszkanie. To Agaty. Filipa zawsze nosiła takie na szyi. Tylko dlaczego są zakrwawione? Albo z kimś walczyła, albo użyła ich do swoich eksperymentów. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Notatki. Prawie całkiem zwęglone. Nic się nie da odczytać. Paliła fajkę. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Zakrwawione narzędzia chirurgiczne. Filipa przeprowadzała tu jakąś operację. Okej. Kryształ z megaskopu. Mocno ukruszony. Triss będzie wiedziała, co z tym zrobić. Megaskop. Osmolony i nadpalony. Może któryś z kryształów przetrwał. Co, muszę wrócić? Nie wiem, gdzie idę. Powiem szczerze. Idę przed siebie. Trzeba był poczekać, z czarownicami. Żyjesz. Znalazłeś coś? Spopielone notatki, gniazdo nekerów i szczury. Nic interesującego. Jakoś ci nie wierzę. Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! No co? Czego się nie robi dla seksu? Oho! Jak zahaczył? Znalazłeś coś? Z popiel... Jakości... Cóż, to już twój problem. Mylisz się. Brać go! Masz już brać? Dobra.
Nie wiem, brakuje mi tu opcji dialogowych. To bez sensu, że one prowadzą do walki i to jest głupie. Nie tak było w książce, ale ja się już poddałem. No dobra, to tak, tu. Najbliższy punkt teleportacyjny. Dobra, idźmy do laski. No. 59 godzin, 56 minut. Co nachodzi z tym mieczem? No proszę. Co? Tu jest jakieś wejście, ale tutaj nie mogę wejść. Tak? Do kogo? Do Triss. Ja jej od razu mówiłam, żadnych mężczyzn, żadnych zwierząt. To porządny dom jest. Spokojnie, na pewno nie zostanę tu długo. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Tak, Geralt? Rozmawiałem z Radowidem. Zlecił mi odnalezienie Filipy. Bydlak! Mało mu, że wyłupił jej oczy, teraz pewnie chce ją dopaść i poddać kolejnym torturom. Oczywiście odrzuciłeś ofertę. Nie. Geralt, wiesz, co on jej zrobił? Spokojnie, po prostu pomyślałem, że jeśli się zgodzę, jego ludzie nie będą mi wchodzić w drogę. A sam byłem ciekaw, co się z nią stało. I? Ustaliłeś coś? Schowała się w elfich ruinach pod Nowigradem. To tam się zaszyła po ucieczce z Lochmuin. Chyba przeprowadzała tam jakieś eksperymenty. Może to powie nam coś więcej. Kryształ z megaskopu. Uszkodzony, ale może ciągle działa. Francesca też się waha. Obie zjedą, nie chcą decydować w ciemno. Przestaną się wahać, gdy namówimy Keyre i Fringille. Fringilla jest już po naszej stronie. Musi tylko pozamykać sprawy w Nilfgaardzie i przyłączy się do nas. Świetnie. Więc zostaje tylko Keyra. Problem w tym, że ciągle nie wiem, gdzie jest. A Yennefer i Triss? Yennefer nigdy nie należała do loży, a Triss? Cóż, zobaczymy. Kiedy odzyskam wzrok, wybieram się do Nowigradu, do Artura de Vlester. Triss podobno też bawi w mieście. A ty ciągle przy swoim?
Phil, wybacz, że to powiem, ale nie uda ci się samej zregenerować oczu. Wilgefortzowi się udało. Zastosuje tę samą metodę. Wyhoduje tkankę na szlachetnych kamieniach. To szaleństwo. Trzeba pomocy. To niebezpieczne. Koniec. Więcej nie da się odtworzyć. Jak Terminator więcej. Założę się, że Radowid bardzo chciałby dostać ten kryształ. Ale chyba nie zamierzasz mu go oddać. Nie wiem, chcę seks, ale chcę, nie wiem, ten król jest spoko czy nie jest. Nie mogę się zastanowić, muszę teraz wszystko powiedzieć. Nie wiem, nie mogę powiedzieć nie wiem. Ja chcę na razie dostać 400 punktów i robię, cytując klasykę, odpierdalam jakiś szajs, by dostać 400 punktów i zabić potwory. To jest gra o zabijaniu potworów, prawda? A, ciul. Czemu nie? Co prawda miałem przyprowadzić Filipa, ale może i tym się zadowoli. Chyba nie mówisz poważnie. Radowid nienawidzi magów, a Filip w szczególności. Jeśli wpadnie w jego ręce, drugi raz nie wyjdzie z nich żywa. Przesadza, no za. Przecież nie powiedziały żadnych konkretów. Radowid więzi czarodziejów. Zmusi ich, żeby wydobyli z kryształu więcej szczegółów. Przesadzasz. A poza tym Filipa nie popełni drugi raz tego samego błędu. Geralt, przemyśl to jeszcze. No chcę, tylko nie mogę. Dzięki za pomoc. Jak pogadają, nie chcę nowego questa zaczynać. 400 punktów. Geralt, mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Co tam? Geralt, nie. Mam problem. Moglibyśmy o tym porozmawiać? Wiem. Nie pamiętam, muszę poczuć, jak się skończyła ta dwójka. Ci czarodzieje byli źli, zabili króla, tak? Chyba dobrze, że w takim razie zginęli i wyłupili oczy. O, co to się dzieje? A dlatego krzyczeliście. A już nie zabiłem już tego skur... A, nie zabiłem skurwiela juniora. Niech to ktoś posprząta, bo dzieci tam się bawią. Uwielbiam zbierać butelki. I wieprzowinka jest. Okej, punkt teleportacyjny na oko jest właśnie tędy. Więc strzelam, że tędy. I zobaczmy, moja intuicja tak powiedziała. Tak, bo to jest przecież tutaj jest punkt placowy i tak dalej. Dobra, teraz The Raid of Vida. To jest to? To. Szukam króla. To jeden statek do diabła. Ej, siwy! Czemu ociwiałeś? Trzymaj się ode mnie z dala. Okręt jego królewskiej mości Radowida V, króla Redanii. Czego tu szukasz? Chcę się widzieć z królem. Chodzi o Filipę Einhardt. Skoro tak, to chodź za mną. Tylko bez gwałtownych ruchów. Mam cię na oku.
Wiedźminie jakieś postępy? Znalazłeś Eichhardt? Nie było jej tam, gdzie wskazali twoi ludzie, ale znalazłem ślady eksperymentów medycznych. O, to ciekawe. Wydaje mi się, że próbowała przywrócić sobie wzrok. Naprawdę? Puste oczodoły znacznie bardziej do niej pasują. Masz jakieś dowody? Mam ten kryształ. Gdybym chciał błyskotek, zwróciłbym się do jubilera. Miałeś przyprowadzić Eichhardt. To kryształ z Megaskopu. Czarodzieje, których więzisz, powinni coś z niego odczytać. Tak. Może wreszcie się na coś przydadzą. Co prawda nie zupełnie tego oczekiwałem, ale niech będzie. Zasłużyłeś na zapłatę. A teraz wybacz, muszę wracać do swoich spraw. Tyle. GG, skończyłem. Yes, dobra. 40, ale dobra, bo było stare. Przeterminowane jest druga. 4. No ale tak widzę, widzę już pęka, no takie najgorsze zadania pozrobiłem. I teraz z góry, no. Niech żyje sztuka. To jest ta pryszczylna. No to jest tam gdzieś sieć daleko. Spotkaj się z Triss, z Rochem. Zobaczmy, jak to wygląda, to jest trudno zrobić. Nie, ja się muszę wyspać dzisiaj. Dzisiaj był spoko dzień. Ale no jeszcze chciałem to skończyć. Zrób walenie. Ale to robią tylko teleportację, jak rozumiem, nie? To nie jest uciekanie z tej już gry do końca, tylko teleportacja. Marynarz. Cholerni piraci. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? A jaj, co coś tak mówi. Muszę się dostać na Skellige. To najlepiej w pław. Wyspiarze jednakowo biją i czarnych, i nas. Nikt tam teraz nie pływa. Bzdura. Z klanami można się dogadać. I ktoś na pewno już to zrobił. O, chyba ten obłąkany sukinsyn Wolverstone z Atropos. Gdzie go znajdę? Jeśli nie w świniarni, to w Złotym Jesiotrze. Spytaj o flachę, każdy ci go wskaże. Dobra, czy to jest Złoty Jesiotr? Nie. Wstępnie nie. Powinien być szyld. Mistrz, nie wspomógłbyś dobry. No bo my tu koledzy po fachu. No i się mistrz Wiedźmin, nie? A my obaj rzeźnicy. Tylko Wiedźminom płacą więcej. Bo... Najwyraźniej trafiałem na złych morze i niewłaściwe wioski. No nie daj się prosić, mistrzu! Wszak wiedźmini pomagają ludziom w potrzebie. Ach, to jest lewactwo. Będzie, trzymaj. Dwa punkty świadczenia. No, to się nazywa... Ale źle zrobiłem. Ja to zostałam stworzona do miłości.
bohaterze ty mój, chodź, niech no cię wycałuję. Czego tak krzyczysz? Tak na mnie nasrał? I kurde, nie można spytać, czy szukam tego flachy. Od niedawna na lądzie już mnie ludzie wkurzają. Gadzi jakiś taki, że źle wyglądasz. Ale co dziś dobrze wygląda? Tu może kusić pogugę? Nie! Kielich nigdy nie smakuje tak, jak po zawinięciu do portu. Ja, żeby spłukać smaczonej ryby, muszę się zgrać. No raz, to muszę zapalić, żeby coś tutaj widzieć. A, coś mnie w krzyżu strzyka. Żeglarz. Gorzałybym się napił. Żeglarz. Ej, siwy! Czemu osiwiałeś? Żeglarz. A ja szukam kogoś, kto się nazywa Flacha. To jest nierealistyczne. Szukam telepatycznych informacji nad tymi głowami tych gości. No, po prostu zagadać, gdzie jest Flacha. Strasz uważaj, gorsi od rekerzy. Ej, Grykej, po co tam chodzi goło i po co? Jak z tobą skończę? Co podać? Bywaj. Ej, siwy! Ty jesteś Wolverstone, kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psiakrew. Muszę się dostać na Skellige. Moja Atropos płynie na Artskellig. Wiozę zboże, ale cichusza. Masz pieniądze? Trzymaj. Tyle wystarczy? Worek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverstone. Tak. To co? Gotowyś do drogi? Daj mi czas na przygotowanie. Gotuj się ile chce. Dobra, pytanie brzmi, czy będę się mógł teleportować swobodnie wtedy po prostu. Trzeba zrobić zapis i sprawdzić, czy to mi daje po prostu teleport do nowej mapki, czyli gdzieś tutaj, prawda? Jak? Ja sobie tu otworzę ten i skończę questy. No dobra, skoro to zaufam wam chociaż raz. Pieniądze poszły. Statek go... Ruszajmy. No spoko, ale też mi się... No, też idę spać już. Czy tak jak w tym, to tak jak się nazywało to... Jak to się nazywało? Reason, to musi być piraci.
to jest. Był jakiś QTL, nie zrobiłem? O! Nie, czy go zabiję? Nie boję się śmierci. Zawsze okradasz zwłoki wyrzucone przez morze? Zabrać trupowi to nie kradzież. Ja jestem człowiek z wysp. Nie orzę i nie sieję. Moje żniwo wyrzucają na brzeg fale. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z Krachem się nie układ. Choć jak widać, powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige, he? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Yennefer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredny. A jak to wiedźma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało. Żeby nie cycę, to pomyślałbyś, że morze wyrzuciło na brzeg orka. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Yennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. Wiesz, jak trafisz do Kertrolde? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. To jest to futro bez Nvidii i takie tak nie jest złe jakieś. Czy to jest płotka? Dobra. Co tu tak lata? Jedziemy. Myślałem, że to koń tego gościa, a tutaj jakieś jaja. Dobra, jest znacznik, w sumie tyle chciałem. A wbił mi się poziom, nikt nie mówił o tym. LOL. Postać. No to już tutaj kontynuujmy przygodę, czyli co ja chciałem zrobić? Transbojowy? Nie. Zwiększa szanse na trafienie krytyczne? Nie chciałbym takiego czegoś. Coś fajnego bym chciał, jakąś taką fajną umiejętność, żebym się cieszył życiem. Ciągły atak. Młynek. To bym chciał. Tylko trzeba 20 punktów wydać. A jeszcze będzie czas. A tu coś można by domasterować. To są co? Akcji, tak? To, że walczą po mojej stronie. A co się potem dzieje? Bo to jest... Ja teraz palę ludzi, nie? A może taki Igni? No dajmy to, palenie działa na tych nędzów. No i co przy plotka? Spadamy stąd. Trofast.
Dobra, żeby tu oczyśćmy to tutaj, to strelen welen. I zobaczmy, czy mogę zabić już krabą Murzyna. Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Po co zielony mutagen? Bo zwiększa zdrowie, chyba nie wiem. Nie wiem, 150 zdrowia to teraz dużo, zobaczę zaraz. Że wróć zebrać do roku swoją kasę. Co to za spoilery? Nie chcę, nie potrzebuję. Niczego nie potrzebuję, wszystko mam. Woda jest, dwa miecze są, a tam jest krabo coś tam. Dobra, czyli to i tą wioskę, od tajemnicy wioski. O, bo wioska była z jakichś parę punktów. Endriaga robotnica niskolevelowa. A tu gdzieś chodziło to zwierzę. Więcej niż jedno zwierzę. Okej, tam jest. Jest! Można zabić. Dobra, zapraszam. No i nawet nie boli, zwróćcie uwagę, nic nie bolało, nie czułem. Cała ta gra, po prostu easy nagle się robi tak totalnie. Jeden poziom, zmienia się kolor jak Diablo i innych koreańskich MMO i od razu kill. A te Pokémony... Oczyszczamy to strelen. Dziękuję. I tu jest jakiś... On strzegł, czy był tylko potworem do zarąbania? Nie, to był skarb, uwaga. No i super, Jezu, easy takie totalne. To wszyscy mówili, no kurde, grasz. Przez początek klimat jak w książkach, Geralt ginie od psa, a nagle faktycznie Ragnaros. Tak na raz. Dobra, cel numer 2 to było... no myślę, czy ta wioska od razu zrobić... Bo tu jest jakiś nieskończenie levelowy, to może jeszcze nie. Tu są te stegny. A zobaczmy, jak mój stary znajomy to gówno latający. Denerwowało mnie zawsze. Pokaż, co powiem, jakiś syf. Autentycznie jakiś syf. Ja mogę pokazać. Jak to się nazywa? Unboxing? No minus 200 wszystkiego, minus 300. O, proszę. Nie założyłem miecza od kota. Śmiesznie. Śmiesznie, strasznie śmiesznie. Cały czas walczyłem jakimś syfem. Dobra. Gdzieś tu jest. Chyba tak to w tą stronę poszłem. W drugą. Geralt powiedział, że to właśnie liczy się przede wszystkim ręka, nie stal. Więc skill jest, no bez tego miecza na rozwoju. Rozwalam ich jak leci. Dobra, i gdzieś tutaj chodzi to gówno.
Zobaczmy, czy warto, czy nie warto. Ja zapiszę, bo to... Trochę z nim chcę powalczyć wyjątkowo. Okej, widzimy tam sobie telepie się telepie. Co jest? Okej, jest już kolorek taki znany. Ciekawe. Zerwał? Ale co to jest? Chodź tu. Przeżyłem. Mam to. Dobra. Fucking sraking. Nierealistyczny, ale... Chodna słowa. Ty gnoju, myślę, że ja Dark Souls nie grałem. Siadło.
No! Można. Triumf człowieka nad cheatami. Kwiaty. I fosfor i pierdoły. Zaliczamy, odfajkujemy. Welen wolne questowo jest. To teraz co? Tajemnica Stegny i spać. I przy okazji zmora kupieckiego traktu. Trochę tych widzę ekspów wpadło. Dobra, TP jest tu. Jeden poziom więcej, jakbyś grał na easy nagle. Totalnie, easy, takie dla upośledzonych, gra się sama przechodzi, wciskasz guziki, nie muszę myśleć, nie muszę nic robić. Wieśniacy, którzy czekają tej rzeczy od maja, powinni gdzieś żyć. Mam wrażenie, że było ich więcej, że powinno zostać więcej tych odłamków. Jest tam ktoś żywy? Jeśli tak, to może wyjść. Jest już bezpiecznie. Tak. Co tu się stało? Nilfgaardczyki przyszli. Plądrowali. Kto ich pozabijał? Bo przecież nie wy. Ja tam nic nie wiem. Pewnie te bestie, coście je wybili. Coś tu śmierdzi. Nie mam na myśli trupów. Jak było, tak było. Po co drążyć? Coś ukrywacie i mam zamiar dowiedzieć się co. Tu nic nie ma, nawet czarni nic nie znaleźli. Zejdźcie mi z drogi. Nie wiem, słuchaj, o samolocie, który tu się rozbił, to już nie przejdzie. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans. Kto nie miał? Co to jest? Pies? Psy zabijają wiedźminów. To była nierówna walka. Nie miał żadnych szans.
Szczęki zdolne zgnieść pancerz. Był taki film Szczęki. Może to jest nawiązanie. Saletra. Pewnie robili z tego petardy. Pomniejszy glif. To nie może być zwykłe chłopskie zwykła chłopska mieścina. Tu jest butelka wody. Przypadek? Nie sądzę. Drzwi są zamknięte, lol. Tam coś jeszcze jest. Sarny. Przyszły zagryźć wszystkich. To robota guli. Jaki wniosek, Gary? Mamy trzy ślady. A tobie jeszcze mało. Szerokiej drogi. Dzięki. Okej, myślę, że nie wpuszczą mnie. To jest tutaj bardzo możliwe w tej grze. Rzucone o ziemię z dużą siłą. Krwotok wewnętrzny. Zapach krwi jest nadal silny. Powinienem iść tym tropem. Wilkoła. Tam nic nie ma. Ślady prowadzą do tego domu. Co tu się stało? A co się miało stać? Nadal coś wam grozi, a ja jestem jedynym człowiekiem, który może usunąć zagrożenie. A ja tam nic nie wiem. Posłuchaj, głupcze. Jeżeli mi nie powiesz wszystkiego, co wiesz, wszyscy możecie zginąć, nie rozumiesz tego? Weźmiesz za to odpowiedzialność? Pod wsią są tunele. Tunele? Ruiny po elfach. Wygrzebujemy z nich różności dla handlarzy z... Odgruzowaliśmy jedną komorę, a tam spała bestia. Poprzewracaliśmy stemple, co byś strop się zawalił, ale musi... Nie pogrzebaliśmy monstrum. No to jak to wyglądało? Jak wyglądało to monstrum? Pod ziemią ciemno było, nie? A jak zabijało Nilfgaardczyków? Uciekłem i nie patrzyłem. Dawaj klucz do drzwi. Chcesz tam wejść? Nie. Przeleję wosk przez główkę klucza i wywróżę, co siedzi pod ziemią. No dawaj! A teraz powiedz mi, czy się mylę. Dokopaliście się do leża potwora. Zasypaliście wejście, ale Nilfgaardczycy otworzyli je na nowo, gdy szukali skarbów. Bestia zabiła czarnych i wróciła do logowiska. Wy chcieliście ich pochować, ale smród śmierci zwabił gulę, a potem zjawiłem się ja. Tak właśnie było, nie inaczej. Teraz ja zejdę na dół. Gdybym długo nie wracał, uciekajcie. Zabicie drzwi gwoździami nic nie da, bo z tuneli na pewno są inne wyjścia. Żeby to szybko, bo chcę iść spać. Ach, ale akurat, no, akurat jestem na etapie, gdzie wszystko siada. Te deski najwyraźniej można podnieść. Nawet zejdę. Ty, coś tu jest. Podnieś. Patrz, co to jest, Gareth. Strzępy futra. Wilkołak. Klima. Hibernowała tu, póki chłopi jej nie obudzili. Co to jest? Dobra, już ją widzę na sygnaturze. Zapis. Wiedźmiński zmysł pochodni. A! Ciul, raz mogę zagrać jak w serialu.
włączy tryb easy oczywiście od razu. Z GG to jest jak wystawienie. No dziękuję. Pierwsze te gule, co mnie atakowały w tutorialu, były trudniejsze. Co to, nie wiesz? Okej. Tak ciemno, mam zmysły włączone i tak ciemno. Dobra, no to tyle. Z Odbytomirem pogadajmy teraz. Bytomir. Bogowie, wyszedł żywy! Jezu stary, przeszedłem tę grę na hardzie. Pod ziemią hibernowała Ekima. Była stara, nie spała tam przez stulecia. Ekima? Wampir, nie będzie was już niepokoił. A oderżnęliście mu łeb i przebiliście serce kołkiem? Zrobiłem co trzeba. Nie zapuszczajcie się więcej do tych tuneli. Ekimy nie są samotnikami. Myśmy was co prawda nie wynajęli, ale należy się chyba. Należy. Dawaj. Co łaska. Bywajcie. I uwaga, ile dostajemy punktów? Jeszcze raz, ile dostajemy za 20 zł? A, jeszcze relacja jakaś. Że niektóre rzeczy się nie zmieniają. Ja się jej pytam, jak tego pijaka nauczyć rozumu. Ten, taki z głośnikami. Co cię sprowadza? Widziałem wasze ogłoszenie. Kto może opowiedzieć mi o potworze? Ja mogę. Nasz patrol zaginął na południowy... Dlaczego uważacie? To nie to chyba. Na południe stąd jest wieś ceglarzy, Stegny. Aha. Ostatnio uciekli stamtąd prawie wszyscy mieszkańcy. I opowiadają o potworze, który zabija ludzi. Redańskie patrole nie zapuszczają się w te okolice, a zwykli bandyci nie napadają na cesarskie wojsko. Zatem zostaje tylko jedna możliwość. Bestia. Byłem w Stegnach. We wsi grasował wampir. To dlatego nie wróci. Tak, nawet grupa żołnierzy nie da rady Ekimie. Pożegnamy ich z honorami. A ty zasłużyłeś na swoją nagrodę. Weź to. Dobra, i uwaga, tutaj jest już właściwe. Yeah. 240, okej, okay, akceptuję to jako... Jeszcze co tu było? Co tu do zarżnięcia zostało? Tu na tym szlaku biegało taki badziew. Moment. I on też jest taki nisko levelowy. Od razu. Skoro już ten tu. To chyba tu. Jest
To było miejsce mocy. Nie, 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 to nie były miejsce mocy. To były takie dwie główki takie śmieszne. Tutaj, w Benku. Benku robi też monitory. I stąd, z tego co pamiętam, to jest zadanie, które się nazywa to. I to mnie naprowadzi tu, i to jest jedno takie małe dziadostwo, które się trzeba ubić. I mamy Das GG. O, ludzie, wszystko widać, mam kota wgranego cały czas. Że NG plus to gra. Nie, to ta gra jest banalna teraz. Teraz nie trzeba już w ogóle myśleć. Okej. Już widzimy sygnaturę, zapis. No, mam nadzieję, że się okaże spoko, że będzie trzeba go zabić, można go zabić. Okej. Gamma się naprawiła. Dobra, ją chyba na legalu mogę ją zabić, z tego co rozumiem. No, gdzieś to jest. Jest to nic, to nie jest w stanie mi zrobić w tym momencie. Dotknęło mnie, coś tam połechtało. Jeden poziom. Atak z góry, w Street Fighterze to zabijało. Nie myślę o jakimś atakowaniu. A było tak taktycznie, jak ktoś pamięta. Tak zdechło? No zdechło. Dziękuję. Poprzenikajmy. O. Ale bydle, jak się to nazywa? Endgame. Wiwerna królewska. Zazwyczaj nie są aż tak wyrośnięte. Utoczyła się, napadając ludzi na trakcie. Nam wóz przewróciła, a potem po... Spoko, spoko. Jadła złą, panie? Geralt z Rivi. Geralt z Rivi. Będzie co dzieckom opowiadać. No dobra, a jakiś... Zdobądź trofeum. Okej, ktoś mi wytłumaczy... Co się tutaj stało? Czy to jest bug, tak? Którego nie naprawili w tych 200 patchach? Czy ktoś to widzi, bo to jest jakiś... Z truchła. Gdzie zniknęło truchło? A tam się teleportowało. Jezu Chryste. Jeszcze raz. Truchło nagle według tego jest tam. A była, walczyliśmy tam. Dobra, jak się do tego... Tu jest, coś wypadło. Dobra, widzieliśmy gadę, to ciapiesz. Dalej. Wilk pięcie, jeden pierwszy, żeby to zabić. Tak szybko.
A który to teraz da? Uchodźca? Witajcie. Znalazłem waszych przyjaciół. Już z nimi rozmawiałem. Ech, szkoda, że Tomiłowi się nie poszczęściło. To dla was. Dziękuję. Bywaj. Dobra, ile hajsu? Spoko. Dalej. Nie, teraz ta gra nie ma sensu. Nie wiem, czy będę przechodził, skoro takie proste to wszystko. Teraz to jest bezmyślnie proste. I gdzie tu jest radość? To jest, wiecie, jak to wygląda krzywa poziomu trudności? To jest po prostu skok jednostkowy. Jest nieskończenie trudno. I nagle jest banał. Nie ma gdzieś pomiędzy, że jest jakaś ciekawa walka. Tylko nagle. Po prostu z levelu na level gra się robi banalna. Okej, co tu jest? Tutaj jeszcze to lata. I to są wszystkie potwory tutaj. Takie formalnie na pach zaznaczone. Bo pewnie gdzieś są poukrywane, ale tak. Tyle. Że jak się powiem, jakieś gówno. Sprzedam to tego cygana. A Benek to. A, bo w Beneku jestem. Teraz tak, gdzie jest ta pała? Co mi wszystko naprawi? Tutaj to był ten kamień szlifierski. Nie, tutaj dostał taki magiczny domek, czyli stąd gdzie blisko. Lenov Grimrock, niedługo już, bo widzę, że to jest kurde, no. Ale boję się, że będzie ten wcześniej, jak to się nazywa? To takie, co się świat rozwalił. Fallout. Jest, tak. Jak Wiedźmin się skończy, to wszystko. Ty, Franca. Opychamy parę pierdół. Witaj, Ejpcharze. Witaj, Gera. Pokaż mi swoje. Nie, to wszystko. Sprzedaj. No i tyle. I to, że mam jakieś dziuki dla konia? Zobaczmy. Osełka. Kupię, bo stać mnie na razie. No tyle. Bywaj. No i co? No GG, no totalnie, no teraz nie chcę się grać nawet, bo to jest tak banalne. Zadania. Wściekłe pieści Novigrad. Też będzie bezmyślnie proste. No to wszystko jest zrobione praktycznie, no.
To jeszcze zobaczmy tego tam, to zwierzątko takie, co tam latało, czy to można zabić. Nie, nie będę się spoilował teraz gry. Moment. Aż to budzisz tutaj. Skok nad laską. O, Geralt nad głową. Takich jak ty nie powinno się do nominacji. Hola, hola, długouchy. A podatek zapłacić? Podatek? Od czego? Nie wiem, no teraz to jest banalne, no. Nawet... Kurde, no to jest przełom, no. Dobra, stąd, tak, to jest ostatni potwór, ostatni smog, był taki film. Tu jeszcze można ludzika uwolnić ewentualnie, ale tak, no to posprzątane. To może gwint, o. Jak to padnie, to nawet nie mam co rozszukać. To już jest tyle, zrobić to jutro się skończy, jutro kończymy Velen. A się biega, nie tak. No to nasz przejebane. Hejda! A już zawsze stoją. Patrz, mam nową umiejętność. Jak to możliwe, że dwie godziny temu byłem do bicia? Bo to jest zdeważony poziom trudności. To jest absolutnie fatalny syf. Niestety. To tylko pokazuje, nie wiem, się czuję teraz... O, jest. Witaj. To jeszcze może mnie zabić. To jest jakiś tam dziwkoliszek. Ale zobaczymy. ...32. To jest dużo. Ale bym go zabił, nie nerwował, no. Ale to jest jeszcze też poza skalą. Ale przed chwilą zrobiłem takiego samego. No. Że lepsze to niż skalowanie. Jezu, ale to nawet to jest... To nie przypomina niczego, to co tu się dzieje. To jest ściana, ściana i nagle easy. Kiedy komuś odpadnie, będzie... Co, tak tylko siłę? Nie, to jest, ta gra jest zbugowana. Na tym poziomie trudności jest bez sensu. Podejrzewam, że na easy od razu jest easy po prostu. A tutaj po prostu od razu jest bez sensu. To jest fail. To jest absolutny fail, tragedia, dramat. Głupota. Ciekawe co to jest. Fajnie by to było mieć. No tak krótko mówiąc, no witamy w świecie endgame'u, no to już jest to, ja to zapisuję. Wykonało się. Mogę teraz sobie wybierać po prostu questy, które będą pękały jak małe pryszcze. Po nitce do pępka. A, to mogę tam w końcu to zrobić. 11 tam jakiś wpadnie jakiś koks, taki wielki boss, ja pierdnę, on nie chcą, to się rozpadnie. Wściekłe pięści, easy. Gwinty, gwinty, gwinty. Tu jakieś easy monstra zostały. To raptem garstka. Poszukać parę rzeczy, kod 2, 4, 5, a z ciekawości, bo tak w sumie mi się mylę pyka.
Gdzie to jest? A, tutaj. No to mi się teraz nie chce. No, więc, no... No zaczęło się, no teraz to będzie postawić bota, żeby sam przeszedł grę, no. O, wykrzykniki, Jezu Chryste. Wykrzykniki to jest coś, co mam, tylko to jest pewnie zbyt wysoko levelowe, no. Teraz mi się teraz tego nie chce. No. No to jest to, totalny endgame Wiedźmina, teraz będzie już z górki. I nudy niestety. No. Więc tutaj youtuberom dziękujemy.